W nowej, trzeciej z kolei, suwalskiej publicznej placówce żłobkowej dzieci są już od paru dni. Oficjalnego otwarcia nowego żłobka dokonano jednak dopiero 15 stycznia. Maluszki znalazły opiekę w czasie, gdy ich rodzice są w pracy dzięki wspólnemu wysiłkowi miasta, wykonawcy i przede wszystkim rządowemu wsparciu inwestycji środkami z programu Maluch+. Żłobek kosztował niemal 8,5 miliona złotych, a rządowa dotacja to 2 miliony 700 tysięcy. Cieszę się niezmiernie, że możemy zabezpieczać na wysokim poziomie opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mamy wsparcie ze strony rządowego programu Maluch+. Za pośrednictwem tutaj wojewody podlaskiego składamy kolejne projekty i te kolejne projekty uzyskują dofinansowanie. Bardzo dziękuję za te 2 miliony 700 tysięcy złotych, które otrzymaliśmy z budżetu państwa, z tego programu Maluch+. W wyremontowanym gruntownie zabytkowym obiekcie opiekę znalazło 122 dzieci. W sumie będziemy mieli 336 miejsc w żłobku miejskim. Suwalski rynek pracy jest bardzo chłonny i pracodawcom zależy na tym, by rodzice po pierwszym początkowym okresie opieki nad potomstwem decydowali się na szybki powrót do obowiązków zawodowych. Na te potrzeby stara się na różne sposoby odpowiadać miejski samorząd. Ponieważ nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb opiekuńczych w publicznych placówkach, w mieście powstają żłobki i klubiki niepubliczne. Miejskie placówki nie pobierają opłat od rodziców. W ofercie samorządowej pojawił się tak zwany bon żłobkowy. Obecnie korzysta z niego blisko 140 rodzin. Wraz z prezydentem miasta otwarcia żłobka dokonał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Cieszę się, że skorzystano z tej możliwości, którą stworzył program Maluch 500, Maluch Plus, choć oczywiście też myślimy o programie 500 Plus, bo pewnie osoby, które tutaj dzieci posyłają, również korzystają z tego programu, a budynek jest okazały, w środku jeszcze nie byłem, ale pewnie równie dobrze się, a może i lepiej się prezentuje, działka jest obszerna, będzie tutaj rzeczywiście bardzo dobre miejsce do opieki nad dziećmi. Jak podkreślili zgodnie prezydent i wojewoda, w Suwałkach dofinansowanie z programu Maluch+ dostały również podmioty niepubliczne, które wkrótce rozpoczną tu swoją działalność. Wygląda więc na to, że ze znalezieniem fachowej opieki nad maluchami do końca trzeciego roku życia w naszym mieście nie powinno zabraknąć.